Dobry Piotrze. Dzień dobry Jakubie. Który to odcinek? No, osiemnasty. Dzisiaj opowiemy Państwu znów o, tradycyjnie o trzech badaniach naukowych. Ale zanim e, przedstawimy tytuły, może powiedzmy w jakim urokliwym miejscu w Polsce jesteśmy. Jesteśmy na zamku biskupów krakowskich w Iłży. I e, sporo będzie przebitek z Iłży. Zwiedzieliśmy tutaj, e, jak głosi przynajmniej legenda i Marketing y, na stronie internetowej y, gminy w Iłży. Pierwszą pasiekę miejską w Iłży. Dość specyficzną. Jesteśmy przy miejskiej pasiece. W Iłży. W Iłży. Ale chodzi tak naprawdę o taką y, typu, jedną z typowych y, miejskich pasiek. A tak, będziemy... tak. Do, tego, do, do czego jest dorobiona? Hmm. Cała idea w tym Oczywiście. W tym wypadku chodzi. O to, że te ule obite są blachą z pralek. Yy, czytaliśmy wcześniej, że miała być to blacha z bębnów, ale Piotr, jako większy specjalista o prale. pralek, twierdzi, że niekoniecznie to musi być. Niekoniecznie, niekoniecznie wszystkie. Ten ul z tyłu jest rzeczywiście. No, w każdym razie, idea obity. jest taka, że to ma skłaniać ludzi do recyklingu przy okazji polepszenia bytu pszczół. W mieście, i te czerwone obicia i czerwone daszki mają skłaniać ludzi do kojarzenia potrzeby środowiskowej selekcjonowania i segregacji śmieci, i oddawania zużytych sprzętów elektronicznych do pojemników z czerwonym kolorem. Czy to działa? No, Czy to ma sens? Pozostawiam Państwu da, do ocenia. Dajcie znać w komentarzach, a my też się tym zajmiemy w, e, naszym, w części naszego odcinka. Albo już się zajęliśmy, bo nie wiem, kiedy to puścić. <laughs> no i zwiedziliśmy zamek. Star... Ruiny właściwie tak, tego zamku, jest. ale w dosyć dobrym, e, dobrym stanie zachowania. Bardzo warte obejrzenia. Tak, polecamy serdecznie i przechodzimy do owadów. Swoją drogą, mam tutaj kieszonkowy atlas i... Dlaczego y, warto poznawać ten świat również w mieście? No, kolejny raz do tego przyjrzymy się temu zagadnieniu: dlatego, że trafiłem na najnowszą przeglądówkę y, dotyczącą właśnie analizy różnorodności owadów y, w ekosystemach miejskich. To, to czemu że, żeśmy się już dwa razy przyglądali, tak tylko jest. że teraz mamy najświeższe wiadomości. Tak jest. W drugiej części opowiemy też o owadach spożywczych, o tych ile ich jest, gdzie i, i dlaczego są spożywane, a dlaczego w innych miejscach nie. A w trzecim, w trzecim badaniu przyjrzymy się ciału tłuszczowemu matki pszczelej. Na skarpie zamkowej w Iłży znaleźliśmy bardzo przyjemny sad No ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce Dla rozkwitu Urban Ecology Czyli O, no, jakiegoś siedliska ekologicznego Zielonego W mieście, jak najbardziej w mieście, które sprzyja Rozwojowi bioróżnorodności i interakcją e, skomplikowanym na linii ekosys, e, ekologicznej oczywiście zapylacz, e, owad zapylający, tudzież inny i roślina. Zresztą. Jakub, starczy, bo mi ręka ścierpła. Dobra. Jak tam, odpoczęły Ci już ręce? <grym> tak, już tak. <grym> Możemy opowiadać. Tak, Piotrze, no nie muszę Ci chyba przypominać, ale może w... ktoś, kto pierwszy raz włączył nas, nasz program, no to... Przedstawię jeszcze raz tą informację, że owady są najbardziej różnorodną grupą pod względem gatunkowym na świecie, ale także pod względem biomasy również. Uh -huh. Stąd, ponieważ my jako ludzie bardzo zmieniamy ekosystemy współcześnie, i wcześniej to robiliśmy, ale szczególnie współcześnie w epoce przemysłowej, gdzie urbanizacja yy, no weszła jeszcze na kolejny poziom, więc przyglądamy się chętnie środowiskom zurbanizowanym, czyli po prostu wielkomiejskim. No, ja tylko przypomnę, bo w odcinku ósmym o tym mówiliśmy, że w tym kontekście nie możemy patrzeć na miasto tylko w kontekście takiego gradientu urbanizacji, czyli że w centrum mamy beton, dalej mamy osiedla mieszkaniowe z lepszą czy gorszą zielenią. Potem mamy domki jednorodzinne z ogródkami działkowymi, bo. Miasto to jest bardzo poszatkowany teren, w którym są różnego rodzaju wyspy, i yy, tak na to też trzeba patrzeć. Tak jest, ale wcześniej mieliśmy to, co zauważają autorzy we wstępie. Wcześniej mieliśmy taką skłonność, bo zawsze mamy jakieś skłonności, do traktowania miasta jako już ekosystemu silnie przekształconego, co jest prawdą, ale trochę nie traktowaliśmy jako środowisko, gdzie mogą toczyć się również samoistnie procesy ewolucyjne, tylko skupialiśmy się na badaniach związanych bardziej z owadami użytkowymi. Przez to traciliśmy cały ogląd yy, sytuacji związanej z owadami dzikimi, a przecież jak się okazuje, co już nieraz mówiliśmy, i miasto, nawet wielkie miasto może w swoich fragmentach być ostoją różnorodności i pewnego yy, i na pewnych fragmentach można nawet chronić owady mniej lub bardziej zagrożone. A także całe, jako całość, miasto jest ciekawym, nowym środowiskiem, gdzie mogą zachodzić różne procesy ewolucyjne, które są e, absolutnie nie, niezbędne dla nas, e, również w kontekście naszego przetrwania. Ponieważ... No, są niezbędne, bo miasta zajmują coraz większą powierzchnię. Nie, ale chodzi Ty... o to, że życie, populacje innych gatunków, z którymi współżyjemy w miastach, również. E, również w miastach od nich zależymy, więc no, naukowcy słusznie dochodzą do wniosku, że trzeba się przyjrzeć w takim razie tym również zaniedbanym populacjom dzikim owadów. I robią podsumowanie, w zasadzie przeglądówkę no, ak naszej aktualnej wiedzy. Co ciekawe, jest yy, taka, można powiedzieć, tabela mhm. na, na samym początku, w sumie po wstępie, która yy, yy, po bo oczywiście wyszukali kilka tysięcy tych artykułów, ale po odsianiu, o czym już nieraz mówiliśmy, na czym polegają po prostu takie przeglądówki, to sobie wróćcie do któregoś z naszych odcinków wcześniej. Wysz zostało im 65 artykułów naukowych, i te 65 podzielili, przedstawili nam tutaj. Mm, dotyczyły jakichś konkretnych mm, środowisk miejskich. Więc wyobraź sobie, że znalazło się nawet pole golfowe, tak, tak. Do którego dotyczyło jedno badanie. No oczywiście genetyki, oczywiście ekologii przestrzennej, lasu, wód słodkich, zielonych dachów. Tak. A także specy specyficznych rodzin, czy właściwie rzędów owadów, jak na przykład w książce. Tego dotyczyły aż trzy badania. Waszki, mhm. waszek dotyczyło jedno badanie, zapylaczy dotyczyło cztery badania, czyli zapylacze znalazły się właściwie... Były głównym tematem badań, jak do prawdopodobnie, tej pory. Prawdopodobnie jedno z tych badań, być może omawialiśmy właśnie w naszym ósmym odcinku. O ile pamiętam, to było badanie chińskie. Hmm. No Naukowców ja już, z Chin. Naukowców. Ja już zapomniałem w tym momencie. Natomiast... To była metaanaliza dotycząca e, ekologii zapylania w mieście, e, wykonana przez badaczy chińskich. Mm -hmm. okay. Dlaczego o tym pamiętam? Że z Chin? dlatego że robiłem nasze mapy. A, Ach, no tak. i nie powiedzieliśmy, gdzie lecimy w ogóle. Wróćmy <laughs> do tego. Tym razem do Londynu. To A... jest Imperial College Londonu. No, czyli niewątpliwie wielkie miasto. Z tego, co wiem, jedno z największych miast w w Europie. Natomiast nie przygotowałem się z tego tematu, więc nie powiem, które w kolejności, ale jedno z większych. Ale też miasto bardzo różnorodne, bo właśnie yy, ma bardzo dużo osiedli mieszkaniowych, ma bardzo dużo parków, bardzo dużo różnorodności yy, w terenie. I można tam yy, także w samym Londynie sporo zbadać. No więc wróćmy trochę do, tej, mo do tej metodologii. No więc yy, na początku naukowcy jakby. Obalili pewien mit, co, to co już mówiliśmy, zaprzeczyli temu, że środowiska miejskie nie, niepotrzebnie są postrzegane jako wrogie środowiska dla przyrody. Postanowili się przyjrzeć temu z drugiej strony, wręcz również w kontekście ochrony przyrody. No i skupili się na samym początku na specyficznych właściwościach ogólnie wielkich miast. Czym mogą się wyróżnić takie środowiska? Na pewno większym ciepłem, tak. dlatego, że zobaczcie, wszystko to, wiesz co to jest, Piotrze? To jest bateria, Akumulator termobateria. Ciepła. Ona mhm. trochę zachowuje się tak, że um, tego typu wszystkie kamienie, asfalty, powierzchnie asfaltowe, betonowe przyjmują ciepło w ciągu dnia i oddają w ciągu w nocy. Więc nie tylko mamy, nie tylko mamy środowisko cieplejsze o na przykład... Pół stopnia w ciągu całego roku, ale tak. także amplituda dobowa jest mniej zróżnicowana. Mhm. Czyli różnica temperatur pomiędzy dniem a nocą jest mniejsza. I to oczywiście na pewno musi w jakiś sposób wpływać na ten organizmy, które żyją. Hałas to mhm. jest kolejna właściwość. No Niewątpliwe w miastach mamy hałas. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy jak myślimy o owadach bo pewnie jeżeli myślimy o hałasie że może na przykład straszyć pewne zwierzęta to mamy na myśli podejrzewam jakieś kręgowce ale przecież owady również odbierają hałasy chociażby jako wibracje więc może to na nie wpływać światło. No oczywiście że może światło no, tak żyjemy w, w mieście w miasto jest środowiskiem mocno zanieczyszczonym przez światło zgadza się no I, i zanieczyszczenia i zanieczyszczenia oczywiście na przykład chemiczne na przykład chemiczne paliwowe Głównie. No to, ale już też, o tym ale też inne. mogą wpływać, Zazwyczaj postrzegamy to tak, że mogą wpływać negatywnie na populację owadów. I zobaczymy, co wyszło im. Yy, ja jeszcze powiem yy, o tym, że yy, o tym, o czym już z, zacząłem mówić, że właśnie struktura miasta yy, trochę, yy, właściwie dużo wprowadza problemów w tym badaniu. Bo no tu akurat może przeskoczę do, do genetyki, gdzie populacje lokalne są takie trochę zamknięte, więc można by sądzić, że, że następuje taki efekt wychowu wsobnego w ramach populacji lokalnych. Z kolei, zróżnicowanie genetyczne między różnymi miejscami. Weźmy, nie wiem, Warszawski Park Łazienkowski i Park w Wilanowie. Te same owady mo mogą być dość różne genetycznie. Ale, mm, ale, na przykład, transport miejski powoduje tak zwany bierny transport i y, y, y też dodatkowe jakieś inne mieszanie genów. Y, Sam Sposób badania jest niezwykle trudny. Y, tak. Nie można y, tak naprawdę uwzględnić wszystkich czynników. A nie można polegać na uproszczeniach, które w takim obszarze gradientowym, przechodzącym łagodnie, nie wiem, z pól uprawnych do lasu jest łatwe. Transport organizmów z zewnątrz, na przykład właśnie no, transportem publicznym, ale też prywatnym, czyli samochodowym, oni o tym trochę wspominają. Mm -hmm. Jaki może rodzić efekt intuicyjnie na początku niedostrzegalny? Otóż, jakieś populacje mogą się źle mieć i to środowisko może być dla nich niekorzystne, śmiertelność może być duża. Ale ciągle ludzie wwożą nowe organizmy z zewnątrz i w związku z tym ta populacja trwa. Może się podtrzymywać, ale jej stopień adaptywności adapt adapt może być znacznie gorszy od populacji, która żyje tam już. I te, No bo zobacz, bo cały czas do, organizmy, które już tam są, wymierają, a dostają się nowe z zewnątrz. No ale nie masz tu pszczoły miodnej na myśli? <noise> też. Też? też. też, Ale nie no, chodzi nawet o, słuchaj, o taki transport. Bo pszczoła mi odna zobaczyć, że często jest zwożona celowo. A mam tu na myśli nie nieintuicyjny, tak. czyli przypadkowy transport. Ale to, o czym wspomniałeś, też pełni mm, ma funkcję barier i korytarzy. Nam tak. się czasami wydaje, że jakieś. To już trochę o tym mówiliśmy przy okazji innego odcinka. Że jakieś tereny, na przykład pobocza, są korzystne. Ale mogą one być korzystne jako właśnie takie korytarze, którymi poruszają się owady, ale mogą też być na nie, mogą też ostatecznie pełnić rolę destrukcyjną. Czyli te owady na przykład ostatecznie rozbijają się o samochody i po prostu giną. Bo mają potrzebę przekroczyć drogę. Tak jest, więc może, więc to wszystko, to wszystko, co tutaj omawiamy dotyczy tak naprawdę przyszłościowej architektury miasta. Być, wiedząc o tym, na przykład nie będziemy planowali jakiegoś zielonego terenu, który może być korytarzem dla organizmów, które mogą zginąć blisko drogi szybkiego ruchu, jakiegoś zielonego terenu, gdzie moglibyśmy chronić jakieś gatunki, prawda? A je, tak, prawda, ale jeżeli już jest taka potrzeba, to yy, być może te korytarze mogłyby być korytarzami między enklawami, yy, które łączą różne Oczywiście. enklawy. I... Sprzyjają harmonizacji tego, Mało tego Nie Mało tego, tak jak teraz się buduje takie mosty przecież, kładki dla dzikich zwierząt kręgowych, e, które mogą się przemieszczać na drugą stronę drogi szybkiego ruchu, może, być może takie korytarze należy budować również dla bezkręgowców, w tym owadów. Powiem ci, po, dla naszych m, słuchaczy, naszych słuchaczy widów może zainteresuje, że ten że w przypadku pszczół i os. Ten efekt bariery drogi jest postrzegany jako silny, tak wychodzi w badaniach. No jest, jest niewątpliwie silny. To, no, pamiętam z tego właśnie poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy, że kilkudziesięciokrotnie y, zmniejsza y, tranzyt y, przez drogę niż wzdłuż y, jakichś terenów zielonych. No więc tak, jest ten wpływ na różnorodność na pewno gatunkową, z tego względu, że tam y, mogą trwać populacje, które są bardziej dostosowane do życia w miasta, y, mogą populacje być wwożone z zewnątrz, ale kolejnym związanym, y, zagrożeniem związa, związanym y, z różnorodnością jest też wpływ gatunków obcych i inwazyjnych, który w miastach mogą, może szczególnie występować. Nie wiem, co masz na myśli, szczególnie, bo chyba gatunki inwazyjne w każdym środowisku takie odnoszę wrażenie mają podobne. No nie piorę. Chodzi środowisko. tutaj, chodzi tutaj o wpływ człowieka. Na przykład, jeżeli chodzi o rośliny, szczególnie w ogródkach, na przykład przydomowych i no na działkach, tak. ludzie mają skłonność do sadzenia egzotycznych roślin. Po prostu te egzotyczne są. Na początku, szczególnie jak jeszcze są obce i nowatorskie, no są po prostu modne i postrzegane jako bardziej estetyczne, piękne. Przykład. Jest prawda. Przykład z naszego poletka pszczelarskiego. Na przykład weź na Z jakich powodów nazwłoć została sprowadzona do Europy? Prawdopodobnie ozdobnych. Dokładnie. Kto ją teraz y, o, o, pojmuje jako roślinę piękną i ozdobną? Mm, pszczelarze. Nie, ale to nie, jako użyteczną, a nie jako piękną. Y... No kto sadzi w ogródku dla piękna y, tych kwiatów na Włoch? Chociaż to... ja osobiście uważam, ja nie że nie wiem, to ładna nie jest sadzona w ogródkach, bo nie zauważyłem, no, ale, ale jeśli Przede tak wszystkim mówisz, teraz okay. by nie mogła być sadzona intencjonalnie, zgodnie z przepisami, ale nie, no jestem tego pewien. Została sprowadzona ze względów estetycznych na To na, na pewno no więc musiała budzić podziw. No więc to jest są takie zagrożenia, ale też ten transport. No Ludzie jednak raczej ludzie wjeżdżają do miast z obcymi przy, przypadkowo przywleczonymi gatunkami, choćby na własnej odzieży, tak, tak. No, niż Nie, gdzie że... indziej. Tak, po, prostu, tak, po prostu, jak on, w miastach aktualnie żyje 80% populacji ludzkiej. No więc siłą rzeczy tam bardziej te organizmy będą, mia będą miały większą możliwość człowiek fachowo, ekologicznie rzecz biorąc, człowiek tutaj pełni rolę wektora. Tak by należało powiedzieć. Uh -huh. No zgadzam się z tym. No, y a że te organizmy mogą mieć dla nas y po, bo dla nas y i dla ludzi, którzy zajmują się ochroną przyrody negatywny wpływ, no to już wiadomo. Trzeba po prostu te organizmy badać. Więc to jest kolejny, kolejne kryterium. No badać oczywiście. Y wpływ tak, wpływ negatywny, pozytywny, trzeba, trzeba mieć świadomość jaki. Y, przy czym nie zawsze można to łatwo ocenić, jak no. negatywny, jak pozytywny, bo y, nawet autorzy artykułu mówią właśnie na końcu o pszczole miodnej, nie, nie na końcu, przepraszam, ale mówią o pszczole hmm. miodnej, że z jednej strony jest to pewne wyzwanie dla środowiska z powodu y, konkurencji w dostępie do pokarmu, ale też y, są świadomi, że w, y, w pewnym stopniu istotnym y, zwiększają sam y, samo, samo ich istnienie zwiększa świadomość społeczną na temat ekologii i, i problemów ze zmniejszającą się populacją owadów. Tak, ale jeśli już, 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 porusza, już poruszasz ten temat, ale mm, nie, bo nie zamierzałem go poruszać, y, to jednak na końcu przyznaję, że więcej badań, ma klucz y, ba z większej ilości badań wynika, że to, co jest kluczowe dla zrozumienia skutków i potencjalnego niewłaściwego wykorzystania pszczół miodnych jako gatunku, gatunku sztandarowego w zakresie osiągnę środowiska, wykazuje, że no jednak yy, w promowaniu tego typu działalności, yy, nie, tego typu, promowanie tego typu, ty, tego typu działalności nie sprzyja dobremu zrozumieniu tego typu interakcji ekologicznych w mieście. Ma raczej więcej negatywnego wpływu niż pozytywnego. Jeśli z tym przesadzimy, to tak. To niewątpliwie. Chodzi o postrzeganie tego gatunku mm -hmm. jako gatunku sztandarowego dla ochrony środowiska, co nie jest prawdą, po prostu. No to, to masz rację. No właśnie, a tak wychodzi w badaniach, to że ludzie rację. tak go postrzegają. Środowisko jest zróżnicowane y, zdecydowanie bardziej i y, y, czy należy to, być tego świadomy. Pszczoła miodna aktualnie nie jest sztandarowym gatunkiem, o, y, który należy chronić, po prostu. Mm, ale nie ma przecież takiego sztandarowego gatunku. Przecież... Y, nie ma, ale oni na tym... przytaczają badania, które wskazują, że ludzie zaczynają to tak postrzegać pod wpływem promowania pszczelactwa w mieście. No chciałeś już poruszyć ten... Nie, bo ten... potrzebujemy symboli. No, tak, w taki sposób żyjemy, że często potrzebujemy tak, tak. symboli. No, tezą, I w momencie... Tezą tego... Tezą... jest niezłym symbolem, o ile zdajemy sobie sprawę z tego, że to symbol. Tezą tych wniosków jest, że ludzie postrzegają w sposób nieprawidłowy symbol. Inne słowo można powiedzieć w sposób nieracjonalny. No to tak. A tym naukowcom zajmującym się konserwacją przyrody zależy, żeby szczególnie ludzi, ludzie postrzegali jako sztandarowe owady warte ochrony, te, które rzeczywiście są warte ochrony, w wymiarze faktów naukowych. Jak e najbardziej. To co? Je y jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze. O, o pewnej ciekawostce historycznej, która ma wpływ na miasto. Na przykład miasta, które istnieją od, od bardzo dawna, od wczesnego średniowiecza, jak na przykład Rzym i Ateny. Mają zupełnie inną strukturę niż nowe miasta, które powstają teraz, jak na przykład, e, znaczy teraz, w czasach współczesnych, powiedzmy, jak na przykład niektóre miasta afrykańskie i chińskie. One są od razu inaczej budowane niż te, które dawno temu były zbudowane i trochę na zasadzie takich obręczy, prawda, rozrastały się. Wbrew pozorom, e, takie stare miasta mogą powodować pewne trudności związane z ochroną, no bo tam już. Te miejsca są, te prawda, bariery istnieją. są takie trudniejsze. No prawda? i nie da się ich po prostu, nie da się ich zlikwidować. No i podsumowując, no cóż, yy, podsumowaniu można powiedzieć, że okazało się, że sporo jeszcze nie wiemy na ten temat, że musimy poświęcić temu jeszcze więcej uwagi, co to sobie jest takie standardową mantrą, ale yy, jest to o tyle ważne, że często się słyszy, mm, no, czytałem ostatnio, że już wiele na ten temat wiadomo. Okazuje się, że niekoniecznie. Mhm. Poświęcaliśmy dużo uwagi tym gatunkom gospodarczym. W sumie tak jak pszczoła od nas, za mało poświęcaliśmy uwagi gatunkom dzikim. Tak jest wniosek przynajmniej naukowców. A teraz yy, zajmiemy się owadami jadalnymi. Ja. Do 2050 roku będzie nas 10 milionów na świecie. Takie są szacunki. Tak. Takie są szacunki i to spowoduje zwiększenie potrzeb produkcji żywności też pochodzenia mięsnego między 60 a 100% w porównaniu z obecnymi. Jak to wpłynie na klimat, na jak, jak możliwości produkcyjne się z tym wyrobią, przypuszczam, że mielibyśmy z tym spory problem. Wiesz co, no, pewne wskazówki mówią wprost. E, wyprodukowanie jednego kg wołowiny wymaga 3000 razy więcej wody niż, owad, niż na przykład tej samej ilości białka z owadów, bo głównie tutaj chodzi o białko. Tak. E, białko powiedzmy zwierzęce częściej jest bardziej biologiczne, wartościowe, czyli w mniejszej ilości białka jest więcej mm, potrzebnych y, aminokwasów do, do, dla człowieka do wprowadzenia sobie z zewnątrz, czyli aminokwasów egzogennych. I po prostu głównie tutaj naukowcy się skupiają na białku, ale oczywiście są też inne związki, wiadomo, biologicznie aktywne. Do wyprodukowania tej samej ilości białka potrzeba 12,5 razy więcej paszy niż z owadów, niż z wołowiny. Mhm. 3000 razy, 12 razy więcej. Tak. O, dodatkowo owady pozostawiają zdecydowanie mniejszy negatywny ślad środowiskowy pod kątem emisji gazów cieplarnianych, ale także pod kątem z, po prostu zużycia energii. Owady są e, zmiennocieplne chociaż oczywiście niektóre owady, jak na przykład nasze pszczoły miodne są warunkowo czy tam społecznie mm, tak jest. E, stało cieplne, natomiast generalnie no, nie potrzeba tyle energii choćby z tego powodu do podtrzymania ich życia. Ale popatrz, e, z drugiej strony liczba owadów na świecie spada. E, też z naszego powodu. E, też z naszego powodu. Nadmiernej eksploatacji środowiska, niezrównoważenia pozyskiwania drewna, szkód siedliska spowodowanych wylesianiem, degradacją lasów, Zanieczyszczeń, na przykład z powodu nadmiernego stosowania pestycydów i innych środków tego typu. No, ale m, chyba m, perspektywy są takie, że będziemy musieli y, jednak, musieli powiem na razie, że będziemy musieli jednak te owady jeść. A może y ja tutaj zaproponuję co, co trochę co innego, na co zwracają też uwagę na, naukowcy. Może niekoniecznie będziemy musieli. Tylko zwróćmy na to uwagę, że w większości kontynentów, w różnych kulturach, jadły się owady. Po prostu nie to, że będziemy musieli, tylko być może powinniśmy z tego powodu, że to jest bardzo dobre źródło spożywcze. No, około 30% ludzi na świecie korzysta z tego źródła. Więc... I teraz pytanie można sobie zadać, na czym trochę się koncentruje ta publikacja, dlaczego. W... Skoro owady są, występują wszędzie, są bardziej różnorodne, są bardziej mniej energochłonne w produkcji, czyli są też tańsze, dlaczego na przykład w kulturze zachodu się je nie je? I jedną z kilku hipotez, która tu została postawiona, jest między innymi taka, że w kulturze naszej kojarzone są jako z pokarmem dla biednych. A ponieważ w ostatnich czasach na przykład społeczeństwo polskie się dość mocno rozwinęło, więc Pewni ludzie po prostu no, nie chcą jeść tych owadów, bo uważają, że to jedzenie gorsze. Y a badacze przedstawiają zupełnie inne dowody. Między innymi zbadali korelacje zarówno, znaczy spożywania owadów z różnymi czynnikami, na przykład z PKB kraju, w którym te owady są spożywane. No i co wyszło, powiedz? Ze współczynnikami, poczekaj jeszcze, bo to jest dużo hmm. tych współczynników. Kwestia braku bezpieczeństwa żywnościowego, bo w niektórych krajach jest deficyt bezpieczeństwa żywnościowego. Chodzi też o wskaźniki niedożywienia, tak zwany bardzo ważny wskaźnik wyniszczenia dzieci poniżej 5 roku życia lub nadwagi u dzieci poniżej 5 roku życia. I te korelacje są zupełnie losowe: albo się pojawiają zgodnie z oczekiwaniami, takimi jakie my byśmy je widzieli, albo wręcz są przeciwne. Ale za każdym razem są na poziomach nieistotnych statystycznie, więc tak naprawdę te, to, że y, to jest jedzenie biedoty, jest mitem. Tak, ale pytanie, czy teraz mówisz o. o, o na świecie czy w Europie? Na bo, świecie. A, no na właśnie. świecie oczywiście. No, ale tutaj chodziło mi też o kulturę europejską, bo. No w kulturze europejskiej y, trudno jest to badać, bo, bo, bo nie mamy takich. Jest rzeczywiście. i Ale. I rzeczywiście, trzeba oddać też, yy, sprawiedliwość, że w Europie tutaj to wychodzi z badań, jest zdecydowanie najmniejsza różnorodność tych owadów, ale jeżeli one występują, to są mniejsze. Więc mhm. też w kulturze była, powiedzmy, no, mniejsza być może presja, żeby je zbierać, bo trzeba było więcej wysiłku. Natomiast, to nie znaczy, że w przyszłości nie moglibyśmy ich spożywać. Jak najbardziej moglibyśmy i teraz dlatego w tym kontekście można się nad tym zastanowić, co zrobić, żeby zachęcić ludzi do spożywania, żeby ewentualnie nie postrzegali tak tych owadów. Bo oni mówiąc o przyczynach jedzenia owadów, podają przyczynę prawdopodobnie rzeczywistą, że jedzenie, owady się je tam, gdzie pozyskanie ich jest łatwe. Czyli, gdzie one występują w pewnych ilościach, w dużych skupieniach, gdzie można je łatwo odłowić. Wtedy się je, kiedy one są dostępne, jeżeli są dostępne przez cały rok, jest to to łatwiej. Natomiast. Yy, A rozwiązaniem żyjąc, jest hodowla. Ale w 21. dokładnie. I dlatego trzymajmy się tego, że ludzie jedzą to, co jest łatwo dostępne. I jak spowodować, żeby w XXI wieku w kulturze zachodu. Która zresztą do niezrównoważenia przyrody się przyczynia zdecydowanie bardziej i historycznie i aktualnie niż globalne południe, tak zwane globalna północ się przyczyna bardziej. Jak zrobić tak, czyli my jesteśmy za to bardziej odpowiedzialni, jak zrobić tak, żeby jedzenie w XXI wieku w naszej kulturze, w naszych społecznościach było łatwo dostępne? No po prostu powinno być w każdym sklepie. No. Tu, czy jakbyś na przykład paszczet z Biedro, Twoją drogą, czy jakbyś paszec z Biedronki z Biedronki albo, <laughs> albo paszec pluskwiaków na przykład, bo pluskwiaki są jednymi z gatunków popularnie występujących jako owady jadalne. Wiesz co, powiem ci, że jadłbym i pewnie zakupiłbym jako jeden z pierwszych. Yy, natomiast ty tu przyniosłeś coś. Najpierw z tego chyba, e, e, co jest jak najbardziej jadalne, ale pozwól, ok. że najpierw pokażę e, e, wykres kołowy, gdzie występuje największa ilość jadalnych owadów e, gatunkowo. Otóż w Azji. To jest ten kolor zielony. I Drugi kraj to jest, Amery drugi kontynent, przepraszam, Ameryka Północna, trzeci Afryka. No Europa tutaj jest, ma, nawet nie jest ujęta, dlatego że ma tak, no tak niewiele. Jest. I teraz wynotowałem sobie, Piotrze, bo oczywiście naukowcy tutaj po podają nazwy łacińskie, natomiast ja skrupulatnie przy wynotowałem sobie wszystkie najbardziej popularne i naj w największym zagęszczeniu występujące owady jadalne właśnie w Azji. Okay. I okazało się, że wszystkie z wymienionych mają polską nazwę, poza, przynajmniej, rodzaj, przynajmniej na poziomie rodzaju, uh -huh. niekoniecznie gatunku, poza jednym. Y, więc tak, w kolejności od najbardziej najpowszechniej występujących owadów jadalnych y, w Azji, w, wołek ryżowy. Tutaj zresztą y, y, wrzucimy fotki, no żebyście mogli sobie je zobaczyć. Y, kilka gatunków kałużnic. Uh -huh. Szarańcza pustynna. Cybister, mhm. dwa gatunki cybistera, zwijacz palmowy, pluskwa wodna, mhm. mm, zadrzechnia, czyli, o, czyli pszczoła. pszczoła. W Polsce byłoby to niemożliwe, bo ona jest ściśle chroniona tak akurat, jest. zadrzechnia fioletowa, ale tam mówimy o innym gatunku, który nie ma nazwy gatunkowej polskiej, ale rodzajowa jest zadrzechnia. Jedwabnik morowowy, świerszcz mhm. azjatycki. No, i jeszcze dwa gatunki. Apis dorsata, czyli pszczoła olbrzymia, i apis mellifera, czyli nasza pszczoła miodna, również jest powszechnym owadem jadanym. I dlatego, Piotrze, jeśli masz ochotę, mogę Ci zaproponować degustację czer czerwiu pszczelego prosto, prosto z ramki. Wiesz, co ja się od degustacji chyba powstrzymam, natomiast ty się nie krępuj. Ja jeszcze w międzyczasie powiem, że. Zgodniałem, wiesz, także troszeczkę białka może mi się przyda. No tak. Jeżeli może za bardzo zmrożona, bo chyba w postaci mrożonej to przechowujesz, tak? Tak, tak, tak. No właśnie. Natomiast słuchajcie, ja na to patrzę w taki sposób, że gdybyśmy nie mieli naszego miodu spadziowego, bo nie mielibyśmy. Łatwego dostępu do niego, ponieważ nie byłoby takich skupisk mszyc, które go pierwotnie produkują, i musielibyśmy go sprowadzać skądś, a wcześniej jeszcze nie znalibyśmy smacznego, hmm. to bardzo prawdopodobne, że nie zaakceptowalibyśmy miodu spadziowego, który jest przecież jednym z najlepszych, z najsmaczniejszych i najbardziej poszukiwanych gatunków miodów u nas. Piękne popołudnie. <grymne> Droga na Ostrołękę. <grymne> Droga na Ostrołękę. A my chyba tym akcentem przejdziemy do kolejnego tematu. A nie do podsumowania? A jak to chcesz podsumować? To już na pewno Ale wracając do pytania, jak to chcesz podsumować? Piotrze, no chciałem jeszcze powiedzieć o tym, no co zrobić, no bo to w sumie jest jedna z głównych takich test mm, te artykułów. No, mm, co wskazuje na to, że te owady są mniej lub bardziej chętnie jadalne? Naukowcy wymieniają tutaj sześć punktów. Liczba owadów potencjalnie jadalnych, no tutaj Europa jest akurat na słabej pozycji. Liczba owadów jadalnych. Powiązana z wielkością populacji też występowanie poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. No i właśnie. Tutaj na przykład um, Unia Europejska, w której żyjemy, e, a konkretnie Urząd do spraw bezpieczeństwa żywności zatwierdził spożywanie na przykład, szarańczy wędrownej, świerszcza domowego, mocznika żółtego, mocznika małego jako żywności jak najbardziej dla ludzi. W, dwa, w latach 2021-2023 co ty na to temat? Co ty na to, Piotrze, być może niebawem pojawią się w sklepach, nie jako jedzenie nie dla biednych, tylko jako jedzenie bardzo wartościowe biologicznie. Nie mam nic przeciwko temu. Nie będę się tu broń Boże, nie będę broń Boże stawał o koniem. Mam świadomość tego, że. A zresztą ja jestem ciekawy nowości kulinarnych, więc nie, nie, nie widzę tu problemów. Yy, nie na surowo, raczej w postaci przetworzonej, ale chętnie spróbuję. Zapraszamy do trzeciego artykułu. Zlatujemy do Rubina, w którym już byliśmy nie raz, a konkretnie do Zakładu Apitologii Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Współautorzy badania Milena Jaremek, Krzysztof Wolszewski, Jacek Chobotow i Aneta Strachecka. A zbadano mikroskopowo ciało tłuszczowe i gruczoły tergitowe u niezapłodnionych matek pszczelich w wieku jednego dnia. 8 dni i 20 dni, Matka pszczela. <laughs> matka pszczela. Yy, do każ dla każdego z warunków przyjęto, po pobrano po 10 prób w celu uzyskania y, jakiejś obróbki statystycznej. I po co to robimy? Dlatego, że próbowano się zastanowić, na przykład, czy yy, brak pełnowartościowej diety w trakcie rozwoju tej matki, przygotowywania się do logu, lotu godowego może jakoś wpływać na jej kondycję i kondycję yy, ciała tłuszczowego, czy. Zbadano też, czy ciało tłuszczowe, na przykład. Czy ona się odchudza w trakcie rozwoju? No właśnie. Jaki jest skład tych, tego ciała tłuszczowego, z czego się składa? Tu trochę chyba trzeba o, o, tej, o tej strukturze powiedzieć, że wśród struktur ciała tłuszczowego badano zarówno enocyty, jak i trofocyty. I że enocyty są odpowiedzialne za syntezę hormonów i feromonów płciowych. Atrofocyty są odpowiedzialne m.in. za witelogeninę, y, o której już mówiliśmy, i która jest ważnym składnikiem. Y, ważnym składnikiem hemolimfy pszczoły wpływającą na redukcję stresu, reduk regulację długości życia, rozmnażanie, procesy metaboliczne, jak np. regulacja stężenia hormonów juwenilnych a także na procesy behawioralne, jak na przykład karmienie. Metodologia, proszę. No dość prosta. Oczywiście od 30 królowych pszczół podzielono na trzy grupy. Oczywiście one były w porównaniu, te, ula... te grupy pod innym względem były oczywiście porównywalne do siebie, czyli w podobnych warunkach były przetrzymywane. Pobrano 30 matek pszczelich. Pierwsza grupa to były jednodniowe, ośmiodniowe i 30 30-dniowe. I pod mikroskopem e, stereoskopowym. Z tym, że o ile pamiętam, pobrano, e, znaczy wszystkie one były mniej więcej z jednego pokolenia, i po prostu mm, te, te matki, które nie zostały e, użyte do pierwszej części badania. Używano do kolejnych, czyli do tych 8 tak. dni i do tych 20 dni. Od razu jeszcze uwaga, że żeby dostać niezapłodnioną matkę, przelą 20-dniową, należało y, za, zatkać wylotek kratą odgrodową i uniemożliwić jej y, wylot na lot godowy. I teraz co się okazało? Okazało się, że y, do zmiany, jakie zachodzą w ciele tłuszczowym, są zna, y, pomiędzy tymi najstarszymi matkami a 8-dniowymi, tak? 20 dni na pewno? Tak, 20. Dobrze, pomiędzy tymi 20-dniowymi a 8-dniowymi są znacznie różne. Chociaż w sumie tutaj no, można by postawić hipotezę, że te 15-dniowe też mogą się różnić, bo po prostu tego jeszcze nie zbadano. No, oczywiście, że tak. Yy, ale yy, no, nie zbadano jeszcze yy, matek nasienionych. Yy, jest sporo jeszcze rzeczy do badania, bo ono jest takie... Pierwsze z, tak. z, jakiegoś tam, z jakiejś tam z W każdym razie serii. kluczowe jest, że ma, matka rodzi się z, z ciałem tłuszcz, znaczy rodzi się, wygryza się z ciałem tłuszczowym, które spełnia niebagatelną rolę podczas jej rozwoju, przygotowywania się w swojej nowej rodzinie pszczelej do odbycia lotów godowych. I teraz, jak to może wpływać? Yy, tutaj yy, pokażę yy, na tym wykresie. Ponieważ pobrano materiał z, ze sternitu yy, matki matek pszczelich, czyli z części brzusznej i z yy, segmentów odwłoku z tergitów trzeciego i piątego. Yy, I to jest najpierw sternit, potem tergit trzeci, tergit piąty. Dla matki jednodniowej, dla ośmiodniowej i dla dwudziestodniowej. Yy, widać, że matka rodzi się z dużą ilością ciała tłuszczowego w sternicie, w części brzusznej. Potem ta, te struktury się zmieniają. Prawdopodobnie duża ilość tego ciała tłuszczowego jest zużyta na, na, na procesy dojrzewania, na budowę narządów, ale też część być może jest przez organizm przekierowywana, w, chociażby w okolice gruczołów tergitowych, bo one. Odgrywają dużą rolę w e, atrakcyjności matki względem trutni, w, 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 funkcje, w, w funkcje feromonowe. I właśnie. W w tych ośmiu dniach tego materiału jest zdecydowanie mniej w części brzusznej, a zdecydowanie więcej w częściach tergitowych. No cóż, wnioski są dość proste. Po prostu to ciało tłuszczowe się dość szybko zmienia. W trakcie dojrzewania matki aż do 20 dnia. Prawdopodobnie po 8 dniach jest jakby gotowa już do lotu godowego i wtedy byłby ten optymalny moment. Natomiast no, i to właściwie tyle tych wniosków, po prostu tak. zbadali temat i opublikowali. Natomiast ja uważam, że można by tu postawić bardziej odważne hipotezy. Skoro to jest takie istotne dla rozwoju matki i przygotowywania jej do lotu godowego. Jak ewentualnie dystres, czyli negatywny stres, może wpływać na kondycję takiej matki w tym, w ty, w tym 9, 10, dniu 11, 11, a czasem nawet późniejszym? Dlaczego? Dlatego, że przecież matki pszczele są przez pszczelarzy często w komercyjnym chowie i hodowli przetrzymywane w klateczkach, wysyłane w klateczkach często dłużej niż 8 dni. I jestem ciekaw, jakby na przykład taka matka przetrzymywana półtora tygodnia w klateczce, jaka by była jej kondycja i kondycja konkretnie ciała tłuszczowego. Musielibyśmy to zbadać. Mm, Mam jedy... nadzieję, że to zostanie zrobione w przyszłości. Tak jest. Jedyny, yy, jedyny taki element, który w tym badaniu już widać, to kwestia badania tych gruczołów tergitowych, że w, u starszych matek, u tych dwudziestodniowych w tych gruczołach. Widać ciemne grudki i tu badacze sugerują, że może to być efekt melanizacji następującej z wiekiem. I teraz pytanie, czy właśnie ten przetrzymanie w klateczce nie zmniejsza atrakcyjności takiej matki? No rzeczywiście, czekamy na dalsze badania. Nie tylko atrakcyjności, chodzi mi o kondycję zdrowotną, Piotrze. Też, oczywiście. Przecież Stres y może wpływać... Diametralnie na organie. Przecież, jeśli, e, jeśli wśród robotnic najwięcej vitelogeniny mają karmicielki, ponieważ on, e, e, on e, ponieważ vitelogenina jest, e, wpływa na, na sposób funkcjonowania i na wytwarzanie mleczka pszczelego, a mimo wszystko jest to jedna dwudziesta tej ilości witelogeniny, jaka jest w organizmie matki pszczelej, no to też jej kondycja fizyczna przenosi się przecież na następne pokolenia. Dokładnie, dokładnie. Także taka ciekawostka o matkach pszczelich. Do zobaczenia. Żegnamy Was z pięknego, górującego nad całym otoczeniem miejsca w Iłży, czyli ruinach zamku. Do zobaczenia w dziewiętnastym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.